Hej kochani, witam Was serdecznie. Czekajcie, bo tutaj musiała kamera zebrać ostrość, chyba jest ok. No i kolejna taka wróżba wyboru, tym razem zaproponowana przez panią Karolinę i bardzo fajny temat, podoba mi się, także postanowiłam zrealizować. Pytanie będziemy sobie zadawali, czy ta osoba, no czyli każdorazowo ktoś, o kim myślicie w sensie romantycznym, czy ta osoba jest już gotowa na nowy związek, no w domyśle oczywiście związek z Wami. Mogą to być takie osoby po przejściach, które gdzieś tam się rozstały niedawno, Wy byście ewentualnie pretendowali na nowych partnerów czy partnerki, no i chcecie się dowiedzieć, czy ta osoba już jest gotowa właśnie na nową relację, nowy związek, czy na przykład potrzebuje jeszcze trochę czasu na zaleczenie złamanego serca. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to można sobie zamówić takie prywatne czytanie partnerskie. One są teraz dostępne w cenach promocyjnych. No i tam już badamy konkretnie aspekty Waszego związku, Waszej relacji, zaglądamy we wspólną numerologię, badamy kartami, jakie są wspólne energie pomiędzy Wami, jak to wygląda, jakie są aspekty na przyszłość. Natomiast tutaj będziemy sobie sprawdzać tak ogólnie, czy ta osoba już jest gotowa właśnie na nową miłość, nowy związek, na pójście do przodu w sprawach miłosnych. No i patrzcie, aż się karty rozsypały z radości, bo wzięłam talię, której dzisiaj jeszcze nie używałam i po prostu karty zaszalały troszeczkę, już je zbieram. Dobra, mamy. A fajne tutaj karty mi wypadły, takie miłosne spadły na ziemię, no to super, fajnie, bo może się tutaj pokaże coś takiego przyjemnego i radosnego dla Was. Zobaczmy. Ogólnie, kochani, jak zwykle, tradycyjnie trzy opcje do wyboru, więc możecie sobie już teraz wybrać jedynkę, dwójkę bądź trójkę, co Wam tam intuicja podpowiada, a ja wyłożę karty. Myślę, że jak już tak trójkowo będzie, no to trzy karty na każdą opcję. Ja już sobie kończę tasować i będziemy to sprawdzać. Przełożę sobie i będziemy wyciągać po trzy karty na każdą opcję, a Wy już możecie sobie dokonywać wyboru, czy nawet już wybraliście. Tutaj będziemy mieć opcję numer jeden. Zaraz będziecie to mogli sobie zobaczyć tak razem, jedna obok drugiej. Tutaj będziemy mieć opcję numer 2. No i oczywiście na końcu opcja numer 3. I zobaczymy poszczególne opcje. Jak już sobie wybierzecie, będziemy poszczególne opcje sprawdzać. O, i teraz Wam tylko tak pokażę, żebyście właśnie to sobie razem mieli szansę zobaczyć, porównać, chociaż tu oczywiście kierujemy się intuicją, nie wyglądem. Także proszę bardzo, 1, 2 bądź 3. Właściwie mam nadzieję, że decyzja zapadła, żebyście się tutaj też tak zbyt długo nie zastanawiali nad tym, bo to nie ma większego sensu, to ma być właśnie intuicyjnie. Zabieramy się za opcję numer 1. Czy Wasza osoba, osoba, o której myślicie, jest już gotowa na nowy związek, nową relację? Ta osoba się otwiera. Tutaj widać, że jeszcze trwa ten proces takiego oczyszczania. Mamy kartę sprawiedliwości. Może tam były jakieś ciężkie karmy za tą osobą, jakieś małżeństwo karmiczne, relacja karmiczna. To wszystko wraca powoli do równowagi. Mamy kartę słońca, więc w najbliższym czasie już te energie powinny się oczyścić. Ta osoba będzie gotowa na nową miłość. No tutaj w zasadzie ona rzeczywiście jest po takich być może mocnych przejściach, więc też warto by było taką osobę traktować łagodnie i dać jej tyle czasu, ile ona potrzebuje, żeby mogła właśnie te rany zaleczyć. Tam właśnie jakieś karmiczne sprawy się pokazują, być może też ta osoba jest na przykład w trakcie rozwodu. Karta sprawiedliwości często nam pokazuje takie sytuacje, że wychodzi z jednego związku, być może wychodzi z małżeństwa, kończy coś. No i tutaj za chwileczkę będzie otwarta droga do tej osoby, karta słońca, także ona na pewno dojdzie do siebie. Prędzej czy później tutaj się to poukłada, raczej myślę, że prędzej niż później i że ta osoba jest już na takiej ostatniej prostej. Ten okres stresu, nerwów, jakiegoś takiego szarpania ma już za sobą i teraz już zaczyna się lepszy czas w życiu tej osoby. Także jedyneczki w ten sposób. Teraz opcja numer 2. Czy ta Wasza osoba jest już gotowa?
Tak, ta wasza osoba jest gotowa. Widać, że ona tutaj długą drogę pokonała, zmieniła się całkowicie. W szóstce mieczy to jest taka zmiana światopoglądowa. Ta osoba postawiła na siebie, na swoją niezależność, na własny rozwój. Zaczęła być może bardziej o siebie dbać, zaczęła się troszczyć o swoje potrzeby. Zwłaszcza jeśli była w takiej relacji, gdzie była niedoceniana, jej potrzeby były spychane na plan dalszy, to ta osoba wreszcie teraz jakby odżyła. Ale jeżeli byście pragnęli stałego związku z tą osobą, to tutaj uważajcie, bo ona się pokazuje bardziej jako osoba, która teraz by chciała pokorzystać z życia. Jeśli wchodzić w interakcje, to bardziej takie krótkie, romansowe, nie jakoś się wiązać na stałe. Raczej ta osoba nie chciałaby tutaj na siebie brać żadnych zobowiązań. Bardziej kwestia dobrej zabawy, miłych wrażeń. Jeżeli wam to odpowiada, to w porządku. Natomiast raczej to nie jest w tym momencie osoba, która chciałaby poważnego związku, poważnej relacji, bo w takiej już była i prawdopodobnie nic dobrego tam nie doświadczyła. I opcja numer 3. Czy ta osoba jest gotowa na nową miłość, nowy związek? No, jeszcze nie. Ta osoba ma tutaj sporo wątpliwości. Ona by bardzo chciała się wyrwać z tej klatki, która tutaj jest dosłownie przedstawiona, taka klatka emocjonalna, ale ta osoba jeszcze dla siebie nie widzi takich nowych perspektyw. Jeszcze potrzebuje czasu właśnie na zaleczenie tych ran. Ona mogła się rozstać z kimś na przykład, ale generalnie jeszcze tkwi przy tamtej osobie, jeszcze rozpamiętuje, jeszcze do końca być może nie może się z tym pogodzić, jeszcze liże rany, coś tutaj próbuje, ale jest dużo nerwowości w tym wszystkim, są wątpliwości i myślę, że nawet gdybyście w tym momencie próbowali się zbliżyć do tej osoby, wejść w jakąś taką bliższą znajomość z nią, w interakcję, to to mogłoby się niezbyt fajnie dla was skończyć, bo widać ewidentnie, że ta osoba jeszcze nie jest gotowa. Tutaj potrzeba u niej czasu i takiego uleczenia emocjonalnego, więc to może jeszcze troszeczkę potrwać u tej osoby, ale cierpliwości tutaj potrzeba i być może właśnie w tym paziu buław ruszy ostro do przodu. Tak to przynajmniej na chwilę obecną wygląda. Dziękuję wam serdecznie. Zapraszam oczywiście do partnerskich czytań rozbudowanych. Pozdrawiam was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.